Mówi do was radość. Nadajemy na żywo prosto z głowy Riley. Proszę o entuzjazm! Hurra! Zwiastun rozpoczynamy od meczu hokejowego Riley i ponownego przedstawienia emocji występujących w pierwszej części. W momencie przedstawiania gniewu wbiega on do siedziby sterującej niczym Rocky Balboa na ring. Patrząc po trailerze, bojowe nastawienie może mu się przydać. Przechodzimy dalej i dowiadujemy się, że Riley nie jest już 11-letnim dzieckiem, a 13-letnią dziewczynką. Oznacza to, że w świecie w głowie się nie mieści minęły dopiero 2 lata. Jak mogliśmy się spodziewać, po zakończeniu pierwszego filmu druga część będzie o Riley odkrywającej piękne nastoletnie lata oraz okres dojrzewania i widać to od samego początku, gdyż Riley ma na twarzy swojego pierwszego pryszcza. Po wizycie u dentysty przenosimy się do pokoju Riley. Widzimy na ścianie plakat, na którym napisany jest hokej życiem, co może obrazować nam, że ta część będzie poświęcona właśnie pasji Riley, jaką jest hokej. Wiemy z pierwszej części, że ma on dla niej znaczenie nie tylko sportowe, ale także mocno emocjonalne, gdyż od dzieciaka grała w hokeja z mamą oraz tatą. Na suficie wisi plakat, na którym jest napisane Wstań i błyszcz, co może być motywacyjnym hasłem dla naszej bohaterki w dążeniu do bycia super utalentowaną gwiazdą hokeja. Niczym gwiazdy wokół plakatu, które od razu po zgaśnięciu lampy właśnie błyszczą. Mamy też plakat zespołu muzycznego o nazwie Four Town. Jest to zespół nastoletnich gwiazd muzyki, które mogliśmy zobaczyć w innym filmie Pixara, a dokładniej w To nie wypanda. Zanim przejdziemy do tego, co najważniejsze, zwróćmy uwagę na strach. Zauważyliście w pierwszej części, jaki ma styl ubierania? Jest on zawsze elegancko ubrany, ma garniturowe buty, sweter, koszulę i nawet elegancką muchę. Jego włosy z kolei to piękny, zakręcony, pojedynczy loczek. W nowym zwiastunie widzimy, że strach dostał długopis na wzór swoich włosów. Na tym kończymy wspominanie, a Pixar nie trzyma nas dłużej w niepewności i przedstawia nam wszystkie nowe emocje. Jak możecie pamiętać z pierwszej części, w głowie Riley było 5 różnych emocji. Radość, strach, gniew, odraza oraz smutek. Teraz, kiedy Riley skończyła 13 lat, a wielki czerwony przycisk o nazwie dojrzewanie się odpalił, przyszły kłopoty oraz 4 nowe emocje. Twórcy zawsze przykładali uwagę, aby emocje odzwierciedlały sobą to, kim są i nie tylko poprzez zachowanie, ale też poprzez wygląd. Mamy Radość, kolorową postać, która wygląda jakby była długo wyczekiwaną wiosną. Jest ona w ciepłych barwach i zawsze pełna energii. Złość to czerwony i wybuchający ogniem gość w garniturze, który wygląda jakby 40 lat pędził w korpo, którego nienawidzi. Brakuje mu tylko brzucha piwnego, a wyglądałby jak stereotypowy ojciec z amerykańskich filmów. Jest też Smutek, niska osoba ukrywająca się pod golfem w zimnym niebieskim odcieniu. Mamy też Odrazę, brzydzącą się wszystkiego, czyli wypięknisioną panisię z zawsze ułożonymi włosami, oraz Strach, cienkiego bolka bojącego się wszystkiego. W trailerze dowiadujemy się o nich nawet więcej. Piżama Radości jest w kolorze oraz wzorach identycznych jak jej codzienna sukienka. Smutek podczas snu nie chowa się za golfem, a za grubym szlafrokiem. Nasza zielona pięknisia musi mieć oczywiście idealną koszulę nocną do snu, ma nawet czepek na głowie, aby jej włosy nad ranem nie były poburzone. Strach natomiast śpi z misiem, idealne odzwierciedlenie tej emocji. A Złość? Kto by się spodziewał, nosi bokserki w serducha. Ale przejdźmy do nowych emocji, które są tak samo idealnie odwzorowane. Mam wrażenie, że rozmiar nowych emocji odzwierciedla poziom ich udziału w życiu Riley. Zacznijmy więc od wstydu. Jest on ogromny. Riley wchodzi w okres dojrzewania, a więc wiek, w którym większość dzieciaków zaczyna przejmować się wyglądem czy próbuje zaimponować innym. To sprawia, że wstyd ma ogromny udział w życiu nastolatków, gdyż ich zmieniające się ciało, a zwłaszcza trądzik czy wiele sytuacji z codzienności, może skończyć się niepowodzeniem, a jak wspomniałem, dzieciaki w tym wieku wszystkim się przejmują, co kończy się zawstydzeniem. Wstyd jest tak wielki, bo tak go odczuwamy, a tak naprawdę sytuację wyolbrzymiamy tylko w naszej głowie, podczas gdy w prawdziwym życiu jest to mały pikuś. Ta emocja utożsamia w sobie wszystko, przez co możemy się zawstydzić. Kiedy Radość przybija mu piątkę, okazuje się, że ma strasznie spocone ręce. Ukrywając się po tym niezręcznym doznaniu, kuca tyłem do reszty, a jego spodnie zsuwają się, pokazując nam ruch hydraulika. Samo zachowanie również idealnie odwzorowuje tę emocję. Kiedy tylko cokolwiek się wydarzy, od razu chowa twarz w swoim ogromnym kapturze, aby nie musieć konfrontować się wzrokiem z daną sytuacją. Mamy też Apatię, postać, która w drugim trailerze została nazwana Nudą. Nuda w polskim języku nie jest określana jako emocja, lecz bardziej jako stan. Natomiast w oryginalnym trailerze postać ta nazywa się Ennui, co w tłumaczeniu oznacza uczucie ciągłego znudzenia i mentalnego zmęczenia, ponieważ nasz mózg nie widzi w niczym niczego interesującego lub ekscytującego. Zatem nie wiem, jak do końca ją nazwać, ale zostańmy przy Apatii. Z wyglądu pasującego do tej emocji zauważyłem źle założoną skarpetkę. Rozumiecie, Apatia jest tak znieczulona na wszystko, że nawet nie zwraca uwagi na to, iż jej skarpetka jest do połowy zsunięta. Jest taką znudzoną fleją. Jeśli chodzi o porównanie rozmiaru a udziału w życiu, to Apatia jest dość wysoka, natomiast bardzo szczupła, co sprawia wrażenie, jakby tej emocji było w życiu Riley dość sporo, natomiast nie tak dużo jak wstydu. Ale co jest najciekawsze w tej emocji, to nie wygląd, a zachowanie. Oczywistością jest leżenie na kanapie i patrzenie bez powodu w ekran smartfona cały dzień, ale to, co mi pokazało, że Pixar dba o każdy szczegół, to sposób mówienia Apatii.
Nic ci się nie chce. Mówi ona strasznie flegmatycznie, bez całkowitego tonowania swojego głosu. No, całkowita wyjebka na rzeczywistość. Do tego, kiedy obawa przedstawia nam apatię, widzimy, jak konsola zmienia się w jej kolorystykę. Wiemy, że dotknięcie konsoli zmienia jej kolor w zależności od tego, która emocja ją dotyka oraz oznacza ekspresję tej emocji poprzez Riley. Jednak kiedy konsola przybiera kolor apatii, to wcale jej nie dotyka, a leży na wyrku ze swoim smartfonem. Apatia jest tak leniwa, że nawet w jakiś sposób opracowała wyrażenie siebie na konsoli poprzez smartfon, aby nie musieć się ruszać. Jest też zazdrość. Malutka, słodziutka postać o wielkich oczach. Patrząc na rozmiar, śmiem twierdzić, że ta zazdrość w życiu Riley nie będzie niezdrową emocją. Mała dawka zazdrości może sprawić, że Riley, widząc coś, co chciałaby osiągnąć w swoim wyglądzie, zachowaniu czy poziomie gry w hokeja, tylko ją zmotywuje, a nie sprawi, że stanie się zawistna poprzez właśnie niezdrową zazdrość. No i mamy na koniec chyba najważniejszą emocję. Jest to niepewność / obawa. Jako jedyna została pokazana w pierwszym trailerze. Ta emocja jest dość ekspresyjna. Kiedy radość próbuje nawiązać kontakt z nowymi koleżankami, to obawa próbuje dostać się do konsoli i doradzić radości. To również obawa rozkazuje wstydowi uwięzić podstawowe emocje, tłumacząc to tym, że Riley potrzebuje teraz nowych, bardziej złożonych emocji. I oczywiście to obawa staje później za sterami konsoli, mówiąc, że muszą teraz zdobyć nowych znajomych, bo inaczej przez całe liceum zostaną sami. Ale spróbujmy coś zrozumieć, co nie daje mi spokoju. W jednej ze scen widzimy płaczącą Riley mówiącą, że jest beznadziejna. Wtedy emocje w głowie mamy Riley twierdzą: przez następne 10 lat. I tutaj nasuwa się pytanie, jak to będzie przez następne 10 lat? Obawa uwięziła podstawowe emocje. Czy to oznacza, że przez kolejne 10 lat będą sterować w czwórkę, a później wypuszczą podstawowe emocje? Czy jednak pierwotna piątka sama się uwolni, dorwie do konsoli i jakoś dogada z pozostałymi, sterując naszą nastolatką w 9 emocji? Co stanie się z nowymi emocjami po 10 latach? W końcu w pierwszej części, a nawet w trailerze, widzieliśmy emocje mamy oraz taty Riley i poza faktem, że były one dojrzałe i zorganizowane w przeciwieństwie do chaosu, jaki miała w głowie Riley, to były to tylko te podstawowe emocje, czyli radość, gniew, smutek, odraza i strach. Ale to temat, który spróbujemy zrozumieć po premierze filmu. Idziemy dalej i dowiadujemy się, że Riley prawdopodobnie poszła do nowej szkoły. Nie do końca rozumiem system edukacji w amerykańskich szkołach, ale wedle jednej ze stron w wieku 13 lat jest się w klasie odpowiadającej naszej byłej drugiej gimnazjum. W tym przypadku jedyne wyjaśnienie to takie, że w poprzedniej szkole grała tak dobrze w hokeja, że szkoła z dużo lepszą drużyną chciała ją zwerbować do siebie, a Riley się na to zgodziła. Natomiast jak dowiedziałem się z drugiej strony, w wieku 13 lat zmienia się szkołę i idzie się do czegoś odpowiadającego naszemu liceum. W tym przypadku, patrząc na fakt, że dużo dzieciaków przed budynkiem stoi z kijami do hokeja, możemy założyć fakt, że Riley wybrała kolejną szkołę, typowo sportową, aby rozwijać się jako zawodowy gracz hokeja. Skoro już jesteśmy przy ludziach, to Pixar chyba chciał pokazać nam, jak różnorodne jest San Francisco oraz ogólnie jak różnią się ludzie. Mamy Afroamerykanów, Azjatów, dziewczynę z hijabem, co oznacza, że ta dziewczyna wyznaje islam, a nawet mamy osobę na wózku inwalidzkim. Spójrzmy też na te trzy dziewczyny. Z nimi nie chodzi o różnorodność, ale zapamiętajcie je na później. Kiedy wiemy już to wszystko, wróćmy jeszcze na chwilę do pokoju Riley. Jak wiemy z pierwszej części, kolory w tym filmie mają ogromne znaczenie. W zwiastunie piżama Riley oraz kołdra są w kolorze fioletowym, niczym strach. To może obrazować nam dwie rzeczy. Albo jest to strach związany z koszmarami, które Riley miała w pierwszej części i widocznie nadal je miewa, albo jest to strach przed nową szkołą, znajomościami oraz nową drużyną hokeja. Choć w tym przypadku bardziej pasowałaby nam tutaj nowa emocja, czyli obawa. Idąc tym tropem, możemy również założyć, że gumki w aparacie ortodontycznym Riley w kolorze fioletowym też nie są przypadkowe. Odzwierciedlają one strach, jaki przeżywała, myśląc o założeniu aparatu na zęby. Wróćmy do szkoły. Widzimy Riley w otoczeniu dwóch dziewczyn, a dosłownie sekundę później inna dziewczyna pyta Riley, czy chce z nią i jej ekipą zjeść śniadanie. Riley się na to godzi, jednocześnie zostawiając tamte dwie dziewczyny na lodzie. Tak, tutaj powinniście się zaśmiać, bo wiecie, na lodzie, bo grają w hokeja i jednocześnie je olała, nie? Nieważne. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem wam, abyście zapamiętali te trzy dziewczyny? Dwie pierwsze to te same, z którymi widzimy Riley, a później je olewa. Zakładam, że były one odpowiednikiem normalnych dziewczyn. Tych, które przyjęły Riley do swojego grona od samego początku, bez żadnych pytań. Po minie naszej bohaterki możemy wywnioskować, że porzuca je ona z lekkim bólem, a same dziewczyny są tą sytuacją mocno zszokowane. Ta trzecia dziewczyna to najprawdopodobniej tak zwana popularna dziewczyna i zapewne również najlepsza zawodniczka w ich drużynie hokejowej. W jej przypadku zakładam, że na początku olała Riley, ale po tym, jak okazała się dobra na lodowisku, chciała ją do siebie zwerbować. Na tę decyzję musiała mieć wpływ obawa, gdyż chwilę wcześniej dosłownie słyszymy, jak mówi: musimy zdobyć nowych znajomych, bo przez całe liceum będziemy sami! Oraz zazdrość, która na widok tych dziewczyn robi wielkie maślane oczy. Obstawiam, że jak to w bajkach dla dzieci, wyjdzie z tego morał, iż warto trzymać się prawdziwych przyjaciół, a nie tych, którzy lubią nas za coś, jak na przykład osiągnięcia w sporcie.
W ogóle zadziwia mnie ta popularność dzieciaków w amerykańskich szkołach. Gwiazdy sportu to jakiś autorytet dla wszystkich. Czy u was mimo jakiejś tam drużyny sportowej też każdy traktował się normalnie? Idąc dalej, mamy scenę, w której obawa więzi podstawowe emocje i wraz ze wstydem, apatią i zazdrością przejmuje stery. Tym samym przenosimy się do operacji Nowa Riley. Poznajemy pomocników obawy, którzy przedstawieni są jako typowe korpo szczury, w dodatku sama scena insynuuje nam, że obawa jest szefem tyranem. Spójrzcie. Miejsca pomocników są rozdzielone kartami, niczym te słynne korporacyjne boksy. Do tego miejsca na pracę jest w nich mniej niż w toalecie. Same karty są też pewnym akcentem mówiącym nam, że ciągle jesteśmy w głowie Riley. W pierwszej części mogliśmy zobaczyć domek zbudowany z kart wyprodukowanych przez firmę Riley. Do tego zamiast klasycznego waleta, jubka, dupka czy jak chcecie go nazywać, kartę tę zastępuje karta R niczym Riley. Te same karty oddzielają te klaustrofobiczne miejsca pracy. Przy jednym z biurek możemy nawet zobaczyć co najmniej 8 kubków, prawdopodobnie po kawie, sugerując, że pomocnicy, aby spełnić zachcianki i obawy, pracują w skrajnie beznadziejnych warunkach, do tego po kilkanaście godzin dziennie, pobudzając się kawą. No chyba, że to pracownicy Pixara chcieli odwzorować siebie pracujących przy tym filmie. W tej samej scenie na ekranach widzimy różne sytuacje z obecnego życia Riley. Dwie z nich mocno wskazują na to, że nastoletnia bohaterka pozna swojego pierwszego chłopaka. Patrzcie, na tym ekranie widać jak Riley odwraca się i zakrywa twarz, aby jakiś chłopak nie widział co robi. Jednocześnie ona sama prawdopodobnie wyciąga resztki tej kanapki z aparatu na zęby. Z kolei tutaj mamy Riley chyba obok tego samego chłopaka, który trzyma ją za rękę, ale jednocześnie odwraca się za popularną dziewczyną, którą poznaliśmy wcześniej. Co tym bardziej sugeruje nam, jakie relacje mogą się wytworzyć między dziewczynami później. Ale to nie jedyny szczegół w tej scenie. Fani memów na pewno to dostrzegli. Mianowicie scena ta jest odwzorowaniem 1:1 sławnego mema Distracted Boyfriend. Co do samego chłopaka, podejrzenia padają głównie na Jordana, którego poznaliśmy w pierwszej części filmu. Wskazuje na to czarna bluza oraz długie włosy. A skoro o chłopaku mowa, to wróćmy do emocji. Mamy podstawowe 5. Radość, smutek, gniew, strach i odrazę. Oraz 4 nowe. Obawę, apatię, wstyd i zazdrość. Jeśli w życiu Riley ma pojawić się chłopak, to która z tych emocji ma odpowiadać za uczucie zauroczenia czy nawet zakochania? Liczba przedstawionych nam emocji to 9. Taka nierówna liczba. Czyżby Pixar w tym trailerze nie ujawnił nam 10 emocji, którą być może będzie miłość? Pomijam, że podstawowe emocje poradziły sobie z więzami i miłością do rodziców, ale miłość do pierwszego chłopaka to trochę inna relacja.